Mili Państwo, żegluję do Państwa po drutach i z pomocą Bluetooth'a w Światowym Dniu Bezpiecznego Internetu. A internet to strefa niebezpieczna z wielu powodów. Od pułapek zastawianych przez pomysłowych naciągaczy, przez przestępców dybiących na niewinne dzieci, po zwykły poprzedni hejt, który rozsiewa codzienne dawki nienawiści, jak zarazę, na co od lat reagujemy już tylko ze znużoną obojętnością. No i te nieszczęsne wirusy, podobno powstaje ich codziennie grubo ponad 100 tysięcy, więc wyścig między konstruktorami firewalli, a twórcami coraz bardziej wymyślnych, dywersyjnych zarazków sieciowych nabiera tempa. No i jego końca niestety nie widać. Na pociechę święto bardziej sympatyczne, mianowicie Międzynarodowy Dzień Pizzy. Picce jak najsłuszniej kojarzymy z Włochami, a przecież te placki z ciasta drożdżowego pokryte sosem pomidorowym i posypane serem oraz zaprawione ziołami znane były w całym starożytnym świecie. Z czasem pizza podawana była na królewskich dworach, ale pozostała głównie pokarmem ubogich, ponieważ na ten spodni placek gospodynie pakowały, co tam akurat spiżarnia oferowała, czasem same resztki, co było najłatwiejszym sposobem zapełnienia pustych żołądków. Kiedy włoscy emigranci przemieszczali się w XIX wieku do Stanów Zjednoczonych, oprócz mafii zaimportowali także pizzę, która poprzez Stany Zjednoczone rozeszła się na cały świat i odtąd występuje w niezliczonych odmianach, choć ciągle kultywuje się te podstawowe, historycznie silniej ukorzenione, jak pizza neapolitańska, pizza napolitana, do której ciasto należy koniecznie przygotowywać ręcznie, bez użycia choćby wałka czy innych przyrządów mechanicznych i wypiekać się w specjalnym piecu opalanym drewnem. Ta pizza jest chrupiąca, krucha i aromatyczna. To produkt regionalny o recepturze zastrzeżonej przez Komisję Europejską, jak nie przymierzając podhalański osypek. I jej zabójcza konkurentka, pizza sycylijska, pizza sycylijana, pokryta zasadniczo tylko warstwą sera. Kiedy pizza neapolitańska i pizza sycylijska konkurowały ze sobą na Pomiędzy nie wcisnęła się hybryda, mianowicie pizza capricciosa, kapryśna. Tu na placach pakowano już co tylko się dało, a to szynkę, a to pieczarki, a to karczochy, a to pomidory, a to oliwę, bazylię. Cóż jak powiada klasyk, dobra pizza dodatków ma niewiele, ale ich jakość powinna powalać na kolana. To słowa Magdy Gessler i ja zwykły profan i konsument pizzy się przychylam. Historia pod datą 9 lutego odnotowuje taki oto brzemienny fakt, że tego dnia w hrabstwie Devon w Anglii w roku 1855 na śniegu pojawiły się zagadkowe ślady przypominające odciski podków, stawiane jednak tak, jakby były dziełem istoty dwunożnej, a nie konia. Więc wypisz, wymaluj ślady diabła, bo jaka istota dwunożna nosi podkowy no oprócz samego szata z czasem okazało się, że była to zabawa wymyślona przez kilka cygańskich taborów buszujących w okolicy. I tej właśnie cygańskiej fantazji zazdrości do dzisiaj Wiesław Kot.